O, jakżeż smerfastycznie teraz mam rolę błazna. Widzowie, kto wie, ten wie, ale w dużym skrócie jest to taka rola, w której wspólniki muszą mnie wydupcyć z gry, a wtedy wygram. Zostawmy tego samego deala co ostatnio, czyli 3K lajków równa się kolejny ufoludziarski odcinek. A sponsorem dzisiejszego odcineczka jest firma Diablo. Model X-Horn i X-One oferują niesamowitą wojskową wersję kolorystyczną. Znajdziecie tam fotele dostępne aż w 3 rozmiarach. Zdobądź potężną moc i wsparcie z najnowszymi wersjami foteli Legion Edition od Diablo. Link w opisie. Patrzcie, generalnie to miejsce jest kozackie do łapania oszustów, bo mamy tutaj podgląd na 3 wenty. Wystarczy czekać i czyhać na jakiegoś intruza, może akurat coś ciekawego się odwali. A few moments later. Jak tytuł? No to spierdzielanko przed śliwkowym intruzem, który wylazł, na pewno mnie widział, tylko byleby mi prądu nie zgasił. Oklopsiki jeszcze drzwi mi zawarł. Ale mi się łapy trzęsą. No to zaoramy przed nim na drabinę, bo jak mnie zadźga, to mam po jesterze, trzeba mu jakoś uciekać. Ej, dobra, bo on mnie goni po tej drabinie, niech spada na drzewo. Nie będę na niego donosił, bo chcę wygrać tą grę jako jester, ale za to muszę unikać go niczym ognia. No napraw ktoś ten prąd szybko, proszę. Stój, po co on guziora kliknął? Czerwony jest oszustem. Nie umiał mnie złapać, to kabluje na mnie, to będę żnąć głupa. Czemu? Co? Wlazł do wenta w... Lol, kiedy? Czerwony, coś śmierdzisz. Ej, bo ja obserwowałem czerwonego na początku i on w ogóle tasków nie robił, tylko lata jak cymbał po mapie. Może jest jesterem? Tego nie wiemy. O właśnie, tak, jestem jesterem. To co robimy? Ale ja widziałam, że on wenta używał. Czerwony, co ty na to powiesz? Serio, zaufajcie mi. Nie broni się, to go wywalmy. Dobra, wywalamy go, polazł gdzieś sobie pajac. Dobra, lecimy do laba i zrobimy wyliczankę, kogo wywalamy. Rudego zostawmy w sumie, niech sobie żyje wspólnik w spokoju. Dobra, na tego czarnego zwalimy winę tako z buta. Spotkanie zrobione, to teraz udawamy pajaca. Wspólniki, bo czarny mnie gonił przez całą rundę. Nieprawda, czemu kłamiesz? Nie kłamie. Jeszcze mi drzwi zamknąłeś, ale uciekłem drugą stroną. Może dajmy skipa, jak nikt nie zginął? Wiem na 100%, że on jest. Ufamy czerwonemu? Nie wiem. Dobra, jak nie, to go później wywalimy. Okej. Ale to nie ja, do cholery jasnej. Aha, że co? Nie gadajcie, że on był impostorem, ale mam pecha. Mam przed sobą uczciwego wspólnika, który dzielnie wykonuje zadanka, pobiegam za nim z nudów. Okej, jeszcze teraz leci wyrzucić syf z kuchni do kosza, ciekawe co. Aha, o ja pierd... co jest? Widocznie ziomek od razu za ścianą obok był i szybko znalazł trupa. 100% ja będę podejrzanym. Gdzie? Kto? Słuchajcie, bo wyciągałam te fotki w main hallu. No i co z tego? No i gdy biegłam w kierunku engine rooma, do góry w main hallu otworzył się... No i czym biegnę dalej, a tam czerwony obok trupa nie zdążył wejść do klapy z powrotem i zabił. Standardowo siedzimy cicho jak mysz pod miotłą, chłe chłe chłe. Wow, czerwony. Czerwony, masz coś na swoją obronę? Czerwony jesteś? Chyba go nie ma z nami na czacie. To dawajcie na niego. Okej. Dobra, miałem awka, to nie ja, ej, za późno. No i chyba będzie wybrana dzięki chłe chłe chłe. Podpisz swoje zeszyty do szkoły i daj suba.